Yo, hej, cześć, manko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Clash Royale. Słuchajcie, właśnie wróciliśmy z Eveliną z Zakopanego, więc postanowiłem, że nagram dla was odcinek. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, które zostawiliście w ostatnich dniach, bo naprawdę, słuchajcie, wpadło ich bardzo dużo. Dzisiaj postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie tą pekkę, słuchajcie, na złotą, zrobimy sobie złotą pekkę. I generalnie napiszcie w komach, jaką byście chcieli zobaczyć następną kartę złotą. Myślę, że też by była gdzieś jakaś fajna seria, żeby to właśnie zrobić, bo mam dużo, słuchajcie, tych legend mogę, a to znaczy dużo tych kart można zrobić złotych, tylko wybierzcie jakąś naprawdę bardzo dobrą kartę, to wtedy ja, słuchajcie, zrobię, tylko napiszcie na dole w komach jaką. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, byłbym mega wdzięczny. No i słuchajcie, zagramy sobie dzisiaj jedną arenkę, może później jakiegoś klasika, ale na początku pierwsze co zrobimy, słuchajcie, zrobimy tą złotą pekkę. Na dole też w komentarzu możecie napisać, czy już macie, słuchajcie, jakąś złotą kartę. Kto ma jakąś złotą kartę, to niech się pochwali, zobaczymy, słuchajcie, kto przeszalał. Spójrzcie, bo tutaj generalnie, słuchajcie, można zrobić wszystkie karty, oczywiście 290 tysięcy golda, no jeszcze ten elektrodragony i to, no to słuchajcie, to się w przyszłości wymaksuje. Legendy, tutaj na legendy nie patrzymy. W ogóle mi i Ewelinie, słuchajcie, wyskoczyło chyba dwa dni temu, wyskoczyła nam nowa emotka, tylko nie pamiętam teraz, która to była chyba emotka, o jest, słuchajcie, ta emotka nam wyskoczyła. Dobra, na moje konto i na konto Eweliny. Dobra, zagramy sobie jedną arenkę tym deckiem, tylko na początku zrobimy sobie tą pekkę. Czy wszystko się nagrywa? Tak, wszystko się nagrywa. Łapa w górę, słuchajcie, niedzielny odcinek. Myślę, że miło się znowu pokazać po trzech dniach, słuchajcie, nieobecność. Dobra, wydamy trochę tych pointsów tutaj. Wow, okej. Okej, i leci, słuchajcie, pekka już jest. Co? Level drugi, tak jest. I to jest, słuchajcie, maksymalny level i zaraz ją zobaczymy, jak ona generalnie wygląda. Ogólnie jeszcze razem z Eweliną chcielibyśmy wam podziękować za wszystkie życzenia. Tak, słuchajcie, w ten piątek oświadczyłem się Ewelinie na Kasprowym Wierchu. Słuchajcie, nie bałem się to, że po prostu będę musiał klęknąć i spytać się, czy wyjdzie za mnie, tylko bardziej się bałem, słuchajcie, kolejki na Kasprowy Wierch. Bo mam ogromny lęk wysokości i to było dla mnie największym, słuchajcie, strachem jeszcze dzień wcześniej. Nawet zapytajcie się Eweliny, że oglądałem, czytałem różne, słuchajcie, artykuły na temat wypadków właśnie takich kolejek, No i naprawdę się bałem, bo słuchajcie, mój lęk wysokości jest tam naprawdę bardzo wysoko, ale polecam. Ja tam pojechałem pierwszy i ostatni raz, Eweliny to był drugi już wyjazd właśnie tą kolejką, ale ja już dziękuję. W ogóle oświadczałem się, słuchajcie, strasznie wiało na górze, ale na szczęście Ewelina powiedziała tak. Dobra, bierzemy się za odcinek, taka krótka informacja, takie krótkie, słuchajcie, podziękowanie dla was. Dziękuję wam z całego serducha, razem z Eweliną naprawdę było miło czytać nam te wszystkie komentarze i w prywatnych wiadomościach, i na karcie społeczność na moim kanale. Dzięki wielkie. Dobra, słuchajcie, zagrajmy sobie arenkę, spróbujmy sobie zagrać arenkę. Tutaj Ewelina ma ma tutaj bardzo fajne skrzynki, ale tego jej nie będziemy otwierać, to ona sobie otworzy, chyba że Ewelina sobie zrobi, no, Ewelina zrobi opening na swój kanał, także tam wpadajcie do Ewelny na kanał. Wszystko się nagrywa, tak, wszystko się nagrywa, ja się sprawdzam. Kachlas, WOT. No i słuchajcie, tym deckiem zagram generalnie pierwszy raz. Zaraz go tutaj wytestujemy. Nie jestem pekką, kurde, jakimś kozak. Serio? Nie, o Jezus. O Jezu, prawie mi się klikło, nie? Prawie mi się, słuchajcie, klikło. Okej. Okay. Zrobimy tak i tutaj gdzieś poisona wyrzucimy. Tu nie wiem, gdzie jeszcze. Dobra, to ma jakiś dziwny deck. Ma naprawdę jakiś bardzo dziwny deck. Ale zaraz to będziemy testować sobie. Nie wiem, czy ma loga, ale chyba ma loga. Chyba ma, słuchajcie, loga. Gram tym deckiem pierwszy raz, więc wiecie. Więc mnie nie zabijcie później za to, jak ja gram. Dobra, tutaj Electro Wizard. Już jest. Okej, okay, wyrzucamy banditkę sobie na spokojnie. Dobra. Myślę, że można zagrać tak Royal Ghostem. Okej. Okay. Dobra. Teraz Battle Ram poleci. Tak jest, czy poleci lock? To mnie ciekawi. Ale tutaj Battle Ram uderzył, okej. Okay. Dobra, nice, ładnie. Mamy jeszcze, słuchajcie, pekkę. Ale jej na razie nie będziemy ruszać. Dobra, dobra, ta ruda, ona doleci, doleciała. Na razie nie będziemy wyrzucać, słuchajcie, nie wyrzucamy, bądź w takim razie pekki. Dopiero pekkę wyrzucimy na sam koniec.
Albo teraz zacznijmy już, dobra. I patrzę się, złota Pekka, ma złote miecze, słuchajcie, Pekka ma złote miecze. Bardzo ładnie to wygląda, to nie powiem, kurczę. Dobra, banditka poleci tutaj? Na lewą stronę, czy nie? Okej, dobra. Zrobimy tak, tak? Dobra. Dobra, i teraz? Okej. Ten Royal Ghost niech se leci. Przecież on tu postawi zapewne rudą. Tak jest, postawił rudą. Nieźle. Kurde. Dobra. Oj, to będzie ciężkie wado przejścia, mi się wydaje. Kurczę, 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 kurczę. Kurczę, 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 dobra. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Nie wiem, jak to przejść, szczerze powiedziawszy. O, mnie tutaj teraz zaskoczył nasz kolega. To trzeba mu przyznać, że ma, słuchajcie, naprawdę dobry moment zaskoczenia. Okej, okay, jeszcze raz banditka. Nie wiem, czy to dobrze stawiam. Okej. Okay. Kurde, 2000? Nie, nie uda się tego wygrać, serio. Nie uda się tego wygrać, to na pewno. Aha, bo on tu ma ten. No nie się. O, ja pierdzielę. Przegrałem. Dobra. Zagrajmy sobie, słuchajcie, zagrajmy sobie klasyka. Kurczę, no arena to jakoś, no nie wychodzi mi. No dobra, pykniemy sobie jednego klasyka. A niestety przegrałem. Z kim to przegrałem w ogóle teraz? Patrzcie, on też miał tutaj złote, ładne. A, jakiś master, kurczę, aktualny. Dobra, aha, tutaj są trady. Okej, okay, Mati jest w tym. Ewelina tu ma, co ona ma tutaj? Star Challenge. Zakończony 8 na 8 wygranych. Dobra, zagrajmy sobie klasyka, spróbujemy sobie na klasyku coś, kurczę, ugrać. No muszę zagrać na klasyku, bo arenę mi się ciężko gra, słuchajcie, ja nie jestem jakimś, kurczę, perfekcjonistą tutaj, jeśli chodzi o Pekkę. Naprawdę, Pekką ciężej mi się, kurczę, gra. Dobra, wiecie, ja wolę lawę grać, generalnie jest lepiej. Dobra, minionki, minionki, okej, okay, dobra. Aha, spoko, kurczę, spoko. Spoko, spoko. A nie, kurczę, nie zdążyłem. Okej, okay. Co on tu ma? Banditko będziemy próbować chyba na drugą stronę po prostu cisnąć. Tak, żeby wiecie, go troszkę go tutaj spróbować coś porobić. Dobra, banditka od razu na lewą stronę. O, okej, okay, słuchajcie. No, od razu Classic Challenge jest łatwiejszy, tak? Zaraz mu tu jeszcze zespamuję. Mamy Pekkę, więc na jego... No, po prostu tak naprawdę... Jejku, 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 jejku. Jejku, 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 jejku. Czekajcie. Ajajajajaj, patrzcie się, co on zrobił teraz. On mnie też tu zaskoczył. Aha, jest elektro... elektro... Znaczy no... Inferno Dragon, ale na Inferno Dragona mamy, słuchajcie, jedną ważną rzecz. Mamy właśnie... elektro Wizarda. Tak jest, mamy elektro Wizarda. Będziemy się generalnie później bronić Pekką. Tak jest. Dobra, banditka. Zaraz mogę mu w sumie spamować. Jeszcze. Wymuszam eliksir. O kurczę. O kurde, o kurde. Nasz przeciwnik nas troszkę zaskoczył. Ale powiem wam, że ta banditka wybroni. Patrzcie, jak ta banditka broni już. Nieźle, kurczę. Dobra, zrobimy tak. Tak. I można stawiać już Pekkę. To będzie łatwy mecz. To jest naprawdę łatwy mecz. Banditka plus ten. Okej, okay, super. Teraz jeszcze odwrócimy uwagę. Jest, słuchajcie, piękna trójeczka. Pyk, cyk, cyk. No, tu goście miał słabe levele. Ale przynajmniej, słuchajcie, udało się wygrać na odcinku, żeby nie było, że jestem tutaj leszczem. I Pekka jeszcze raz uderzy. Złota Pekka, słuchajcie, zakańcza tą całą walkę. I tak, słuchajcie, wygląda. Złota Pekka ma złote miecze. Myślałem, że będzie kask miała, kurczę. Myślałem, że łeb będzie ten. Szkoda, że te powerpointy nie dodają nam nic tutaj do... No w sumie to było chyba by niesprawiedliwe, gdyby one coś dodawały nam do mocy. Piszcie na dole nas, słuchajcie, jaką następną kartę mam tutaj zrobić. Co mam tu, słuchajcie, ogarnąć, jaką kartę, bo jest naprawdę jest dużo tych kart. Royal Giant, słuchajcie, są rekruty, ale najlepsze te karty mi się wydaje, że które mają po 3, słuchajcie, powerpointów. Jest to drogie, ale to jest chyba najlepszy, bo one wtedy mają, słuchajcie, chyba najwięcej takich jakby przemian w swoim, mają przemian właśnie w swoim wyglądzie. O, Hunter Max Level, to może też wyglądać ciekawie. X-Bow też, znaczy no w sumie X-Bow to chyba wiemy, jak wygląda,
ale możemy za niedługo, słuchajcie, sprawdzić też tornado, jak wygląda. Chociaż tutaj tornado, no, jest jedna gwiazdka, ale okej. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że nie zanudzałem. Zostawcie łapę w górę, byłbym mega wdzięczny, słuchajcie. To tyle, trzymajcie się cieplutko, łapeczka. Piszcie na dole w komach, jaka nas ta karta. I napiszcie też na dole w komach, jaką wy, słuchajcie, kartę już zrobiliście taką złotą. To tyle, cześć, trzymajcie się, siemka, yo, pozdro.